Po wysokiej wygranej z toruńskimi aniołami żużlowców unitarnów czeka wyprawa do dalekiego Gorzowa, gdzie już w niedzielę stoczył pojedynek z miejscową Stalą. I chociaż eksperci w roli faworyta widzą gospodarzy, to Jaskółki nie składają broni, a w starciu z osłabioną kontuzjami Stalą mogą pokusić się o niespodziankę. Są troszeczkę osłabieni. Nawet gdyby nie byli, to oczywiście byśmy tam jechali po zwycięstwo i teraz nie jest inaczej. Oczywiście no, troszeczkę są osłabieni, to nie ulega wątpliwości, ale dalej są na swoim torze bardzo mocni, więc to też nie będzie tak, że w jakiś sposób to będzie spacerek. No prawo dżungli, tak jest sport. Żużel jeszcze w ogóle jest brutalny, więc tak mówię bezpardonowo, postaramy się trochę wykorzystać ich delikatną niemoc. Przy tym meczem no, każdy indywidualnie trenuje. Wiem, że chłopaki mają starty w eliminacjach do SEC, swoje też zobowiązania w klubach w Anglii. My tutaj na miejscu będziemy też trenować, trenowaliśmy i będziemy trenować. Także tu mówię, już sezon ruszyła, pełna machina, więc to też ciężko wszystkich, cały zespół jakby zgrać, aczkolwiek mówię, w Tarnowie wiadomo, że się nie przygotujemy idealnie na mecz na tor w Gorzowie, więc każdy, mówię, tutaj indywidualnie robi to, co potrzebuje. Początek rywalizacji na stadionie Edwarda Jancarza o godzinie 19:00.